Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Manhunt. Moi drodzy, w poprzednim odcinku stanęło przede mną bardzo poważne wyzwanie, ponieważ mam tutaj za pomocą tego dźwigu podnosić za pomocą magnesu jakąś tam lodówkę i inne rzeczy i zgniatać moich przeciwników, a z racji tego, że kompletnie sobie z tym nie radzę, no to sfailowałem za pierwszym razem, teraz przed Wami druga próba. No i moi drodzy, szczerze powiedziawszy, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, tak więc moi drodzy, bez przedłużania, po prostu, no, chcąc nie chcąc, wsiadamy. Dobra, tu jest lodówka, tak? No i dobra, no i co ta lodówka mi daje? Jak ja mam ziomeczka na przykład zgnieść, jak on mi się rusza, nie? Zgniotego? No, udało się. Aż dziwne. Spokojnie, spokojnie. A, ja go tylko przygniotem, ja go nie zabiłem, tak? To co ja mam robić? Ile razy mam ich zgniatać? Bez sensu. Przecież to mi nic nie daje, ta lodówka, nie? Bez sensu. Ja będę zaraz musiał wyjść i uciekać. O matko, nie. Jeden zginął. Mhm, ten jeszcze żyje, tak? Dobra, ja stąd uciekam, bo to naprawdę nie ma sensu. Mam dwa wbijaki, więc już jest dobra nasza. Sobie zaraz przeładujemy. Tam w ogóle sam się przewrócił o lodówkę, jaki typ. Dobra, puknijmy sobie. Może tutaj te mendy przyjdą. Tak, chodź, 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 grubciu, chodź. No, no, próbuj, próbuj szczęścia. Dobrze. Moi drodzy, idzie zaskakująco średnio. Ten w ogóle sam się przygniótł lodówką, no jaki typ. Tylko nie wiem, który to jest. Dobra, jego to potraktuję z kapcia albo z pałki. No, dalej, Kesz, zabij go. Zabij go, zabij go. Ale nie w ten sposób, nie w ten sposób, bo zginiesz. Nie, 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 nie. Ale to skiepściłem. O matko, on mnie widzi cały czas. Jak to możliwe, że on mnie widzi z takiej odległości? Dajemy w długą. Gdzieś tu były apteczki. O matko, jak ja to skiepściłem. Mogłem go jednak z wbijaka zabić. Tu nie było apteczki? Nie. O matko. Ale jest lepiej niż było. Jest lepiej niż było. I teraz, moi drodzy, królestwo za apteczkę. Tutaj jest? Jest. Wracamy do gry. Dobra, czyli nie ma co je szczypać. Bierzemy wbijak i wbijamy tam. Ale byłby fail teraz. Ale jakoś się udało. Teraz spokojnie, nim się załaduje pasek staminy. I lecimy dalej. On tam gdzieś pewnie łazi, ten grubas. Spokojnie. Nie, no nie ma go. Właśnie jakie mam zadanie? Znajdź zgniatarkę. Czy ja tu mam gdzieś wyjść? Czy o co teraz chodzi? Czy ja mam z powrotem wejść do tego? A, czy jak ja wchodzę, to oni się respią tak jakby, tak? Mhm. No dobra, no to chodź tu, grubciu. On tu idzie, dobra, dobra. Zaraz mu tam potraktujemy go czymś mocnym. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay. No i super. Czy jeszcze ktoś tutaj przyjdzie? Pytanie za punktów 100. Bo ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić w sumie. Nie no, wyjdźmy stąd, dobra. No i to wszystko, czy co jest grane? Czy mam gdzieś przejść tutaj? Aha, tutaj mamy wejść, w porządku, dobrze. Albo i nie. Albo i nie, bo ich jest tutaj, jakieś ziomki lecą do mnie. Szybko. Dobra, od grubego weźmy sobie amunicję. Zawsze to 3 pestki do tej wbijarki, czy jak to tam się nazywa. No i to było kozak. Niech mi nikt nie mówi, że nie. To było kozak. Dobra, wbijam tutaj w dół. No i zapis, pięknie. Teraz sobie zapiszemy może tutaj osobno.
I kontynuujemy. Dobrze, moi drodzy, ten chyba taki najbardziej taki problemogenny etap za mną, albo i nie. Ilu ich tam jest? O matko. No, nie będzie lekko. Oni tutaj do mnie idą chyba. Może ich zwabię. Czy tutaj gra czasami nie nastawia się stricte na strzelanie? Sprawdzimy to. Spokojnie, moi drodzy. Tylko spokojnie. Tak, tu se łazi ziomuś. Być może przy dobrych wiatrach zabiłbym go za pomocą... Albo nie. Nie, nie, nie. Za pomocą konwencjonalnej broni nie da rady. Czy on tu za mną polezie? Ale oni za mną nie chcą tutaj łazić. Dobra, zróbmy tak. Okej. Poszło nie najgorzej. Dobra. Tu się naprawdę muszę skupić. Czy ja tu mogę sobie zbiec po tym? Mogę, ja ich tu z góry widzę. Tylko, że wytwarzam hałas, ale dobrze, dobrze. Ten się już pokapował, ale tu jest chyba kawałek cienia. Tak czy nie? Tak. Mhm. Niech on sobie tutaj podejdzie po węszy. I zobaczymy, jak to się skończy. Moi drodzy, tu naprawdę nie można szarżować, bo oni mają wbijarki, więc... Tu naprawdę może być ciężko. Dobra, olał to. Niech on sobie gdzieś dalej pójdzie, ja tutaj sobie z nim poradzę. Najlepiej byłoby zabić jednego, chociaż w sposób... taki, wiecie, bezwbijarkowy, ponieważ... Oszczędziłbym w ten sposób mnóstwo amunicji i zyskał dodatkową amunicję. O, tam się pokapował. Dobra, dajemy w długą. Może byśmy sobie puknęli. Tak, niech on tu przylezie. Niech on tu przylezie i bym go zabił i bym miał dodatkowe 3 pestki do wbijarki, a to już jest sporo. Szybko, szybko, szybko. Pyk. Pięknie. No, no i mam 17 pestek do wbijarki. Spoko luz. Dobra, niech ten tu przyjdzie. Zaraz mu nawciskamy. Albo bym go może też zabił po cichu, gdyby była możliwość. To by też nie było takie słabe. Szybko się z... Szybko mnie olał, więc nawet spoko. Może nawet pokuszę się o taką właśnie bardziej grubą egzekucję. Dobra. I... Plum. Jak się odbiło wszystko od tego złomu. Dobrze. I gdzie teraz muszę się udać? Tutaj mam punkcik. Ale gra... Zatw 5 łowców. Aha, a ja zabiłem chyba tylko 4. Dobra. Tam widzę następnego. Ale mam tyle amunicji do... Ten nie ma wbijarki. Ten też nie ma wbijarki. Więc spoko luz. Sezamie, otwórz się. Mamy to. Dobra. Moi drodzy, aż się dziwię, że to się jakoś udało. Problematycznie, chaotycznie, ale zawsze. Serio, znowu drugi raz dźwig? Ale ja tutaj chyba z tego dźwigu mam... Tym dźwigiem mam tylko... jednak nie. Czekajcie, muszę szybko podnieść tą lodówę. I dajemy w długą, w długą, w długą, w długą. Oni mnie widzą, tak? Jak się przykampił? Dobra, jeden zabity. Czy starczy mi 7 pestek, żeby tamtego drugiego zdmuchnąć? Słowo klucz. Starczyło. Dobrze, dobrze. Oj, ale ich tu jest sporo. Za dużo ich tu jest. Tutaj nie zatańczę już na pewno
w sposób taki bardziej, że tak powiem, wbijarkowy. Tu trzeba już się uzbroić w cierpliwość, poczekasz się te dziady rozejdą. Może tego grubcia bym zdmuchnął. On tu raczej na mnie wejść nie powinien. Nie. Nie, 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 nie. Niech on się tylko obróci. Tu już będziemy mieli go z głowy. Dobra, stracił zainteresowanie szybciutko teraz. Pięknie. I dodatkowa amunicja oczywiście. Przy okazji zbiorę sobie też piguły. Co mam teraz robić? Znajdź podwójną bramę, by dostać się do wyjścia. Dobrze, czy ja muszę tamtych zabijać, czy mogę sobie po prostu tutaj wyjść? Sprawdzimy to. Mogę sobie tak po prostu wyjść, jeżeli tak, to jest spoko. No, tylko tam jest następny. I mam tylko 7 pestek. Może go zwabię. I szybciutko do cienia. Ciekawe, czy tu przylezie. Być może z tymi 7... Szybko, szybko, szybko. Może zanim on tam wejdzie na swoje miejsce, to go zdążę zdmuchnąć. Dawaj, Cash, dawaj, 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 zdążysz, zdążę. Nawet na żółtą egzekucję się załapie. A może nawet na czerwoną? Pewnie, że na czerwoną. Pełna profeska. To akurat było spoko. 3, 2, 1. Bum! Za każdym razem cieszy, za każdym razem mi się Micha cieszy, naprawdę. Dobra, spora amunicji. I czyżby koniec poziomu? Dobrze, moi drodzy, czyli po raz kolejny zostaliśmy zabrani przez tych dziwnych żołnierzy, czy tam przez jakąś inną organizację paramilitarną. Tym niemniej, moi drodzy, tym niemniej, scena ukończona. Czas to 33 minuty 25 sekund, bonus czasowy oczywiście brak. Zabicie łowcy 11, zabicie łowcy poprzez egzekucję 15, punkty za styl 3-3, więc nadal trzymam ten mój średni poziom. Wynik końcowy 3 gwiazdki na 5. Więc zapisujemy gierę i lecimy dalej. Okej, moi drodzy, podczas cutscenki mieliśmy okazję zobaczyć jakiegoś dziwnego kolesia, któremu dawano jedzenie. O tym ziomeczku krążą nie lada legendy, ale ja o nim pogadam później, zdecydowanie później. I teraz, moi drodzy, przechodzimy już na inny level, w którym to będziemy musieli uporać się z tak zwanymi partyzantami. Tylko ja tutaj sobie właśnie wolałbym przejść z boku, bo ja w ogóle nie mam żadnej broni. A chciałbym takową zdobyć. I mamy. Mamy sznur. Dobrze, jeżeli mamy sznur, to już jest dobrze. Okej, on tu sobie łazi. Ja sobie wejdę do cienia. Tak, niech sobie węszy. Tak więc po raz kolejny mieliśmy okazję zobaczyć tego karka, tego w tym czerwonym berecie.
I najwyraźniej on jest jakąś szychą, ponieważ on wszystkim wydaje. Wydaje rozkazy. I wszyscy się go panicznie boją i go wszyscy słuchają, tak więc musi ziomek coś znaczyć. Tamten sobie dosyć daleko poszedł. A gdybym ja tego ziomeczka zwabił. Niech on tu przyjdzie. To ja bym mu chętnie zrobił krzywdę tym sznurem. On ma maczetę. A fajnie byłoby zdobyć maczetę, bo maczetą można zrobić dużo fajnych rzeczy w Manhuncie. No dobra, już skończyłeś się rozglądać? Dobra, stracił zainteresowanie. Szybciutko. Się bałem, że się odwróci, ale nie. Dobra. Masakra. Nie, ucinanie głowy sznurem. Menhan w pigułce. I zyskaliśmy i głowę, i maczetę. To ja lubię. Takie podwójne zestawy Happy Meal to tylko w Menhancie. A gdzie jest tamten ziomek? Tu jest, dobrze. Oczywiście, moi drodzy, taki cień, mgła to też nasi najlepsi przyjaciele, no zwłaszcza w grach skradankowych. Manhunt nie jest tu żadnym wyjątkiem. Okej, okay, on tutaj węszy i bardzo szybko traci zainteresowanie naszym bohaterem, ale to dobrze. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądała egzekucja maczetą. Z pewnością będzie to coś ciekawego. Dobra, on tu sobie łazi, niech sobie łazi. Ale za długo już sobie nie połazi pan partyzant, bo my go właśnie znajdziemy, partyzanta z partyzanta. Moi drodzy, coś czuję, że w tym levelu wabików w postaci głów naszych ofiar będzie co niemiara. Dobrze, tu mamy kolejny sznur. Przydać się może na pewno. Tak. Możemy to obciąć maczetą? No oczywiście. Dobra. I teraz trzeba tutaj się rozpatrzeć. Tu jest jeden. Zaraz go tu zwabimy. Dobrze, już idzie. Więc moi drodzy, mamy kolejnych przeciwników do, że tak powiem, likwidowania. Show się rozkręca. Dobrze. Ale z tego co widzę, partyzanci dużo szybciej tracą zainteresowanie keszem niż na przykład łowcy czy dresiarze. Dobra, spokojnie. I lecimy dalej z egzekucją. Może zrobimy teraz żółtą. Zobaczymy. O ludzie, mam wrażenie, że żółta jest bardziej brutalna niż czerwona. Tu by się przydał łom, ale łomu nie posiadamy. Okej, tu nikogo nie ma. Tutaj ktoś jest? Są, idzie dwóch cwaniaków. I idą jeden za drugim, ale tutaj widzę, że się nie rozdzielają się. Dobrze, no to spróbujmy puknąć. Dobra, jak jeden chce przyjść sprawdzić, to już jest spoko. Jeżeli się rozdzielili, to już mam tutaj większe pole do popisu. Ale szybko, szybko. Nie wiem, czy tamto nie zdąży. Szybko, szybko, obróć się, obróć się, obróć się, obróć się. Dobra, dobra. Ej, co jest z tą maczetą? Im pozornie słabsza egzekucja, tym brutalniejsza. Tutaj się chyba twórcy pomylili i zaimplementowali odwrotnie. Odwrotnie te egzekucje, mam przynajmniej takie wrażenie. Dobra, spokój, spokój, spokój. Spokój, on jest cały czas zaalarmowany. Dobra. Oni tu widzę, wszyscy mają maczety. Cyk. Dobra. I mamy save'a wreszcie, bo długo nie było. Więc zapisujemy. Ok. I kontynuujemy gierkę.
Dobrze, naszym zadaniem jest przedostać się przez zamknięte drzwi standardowo. Dobrze, oni są zaalarmowani, ich jest tutaj, widzę, aż trzech. I ja niestety z poprzedniego poziomu nic nie wyniosłem. Dobra, oni tam poleźli. Ale nie wiem w sumie po co. Jakimś cudem mnie zauważyli, też nie wiem jak. Dobra, o, przylazł tutaj jeden. Co oni tam w ogóle biegają w te, ja coś nie wiem. Ci tu w ogóle jakiś level kamuflaż. O, ale ich jest ich tutaj sporo. Będzie co robić. Niech oni się tylko rozlezą. Niech oni się wszyscy rozlezą, to sobie wybiorę jedną ofiarę. I polecimy z nimi. No dalej, chłopaki, skończy się rozglądać. Nie ma tutaj nikogo, zapewniam was, nie ma tu nikogo. On na mnie wpadnie na 100%. Dobra. O matko, nie, bo zginę. Szybciutko. Na szczęście Kerze jest dosyć szybki. Tylko oni mi tu mogą zauważyć. Tu do cienia. Dobra. O ludzie. Tam jeden się wysforował, że tak powiem, przed całą ekipę. Niepotrzebnie brałem te piguły. Nie, w ten sposób tego nie ugramy. Nie, za dużo ich jest. Ale spokojnie, każdy jest szybki, ma dużo staminy, więc zawsze można uciec. My zawsze jesteśmy od nich szybsi. Dobra, tutaj, no ale znowu cała brygada, nie? Byleby mi tu żaden nie wlazł. Jak mi tu żaden nie wlezie w kryjówkę, to jest okej. Dobra, i ten ostatni... Któryś z nich... Oni tak się bardzo niewygodnie rozchodzą. O, ale teraz się jakoś fajnie rozeszli. Może teraz coś pyknie? Dobra, szybciutko. Na pewno się obróci, już jest po mnie, na 100%. Albo i nie. Dobrze, jednego mniej. Jak już jest jeden mniej, to już teraz z górki. Tym niemniej, moi drodzy, z racji tego, że oni mają, że tak powiem, nie mają broni dystansowej, więc nie ma aż takiego bólu, jeśli chodzi właśnie o ucieczkę przed nimi. Dobra, jeden się tutaj zainteresował, ale gdzieś jakoś mu dziwnie poszło. Tutaj ktoś idzie do mnie. Nie wiem, jaką on ma ścieżkę, czy on będzie szedł tutaj po schodach. Nie, on idzie tu. Szybko. Dobra, już go mamy. No, czyli nie było aż tak strasznie. Kolejny z głowy. Dobrze. Oczywiście, moi drodzy, też dużą taką pomocą dla nas może być dobre rozeznanie się w terenie. Jednak tutaj ten teren jest taki troszeczkę zawiły. I właśnie taki troszeczkę mylący. Dobra, ten się niczego nie spodziewa, więc raczej się tak gwałtownie nie powinien obrócić. On tu sobie spokojnie idzie. I za chwilę pewnie straci głowę. Tak, może zróbmy żółtą teraz, jak się zdąży naładować, albo nawet czerwona. No, jest czerwona, czyli pełen wypas. Cyk. Ziomek, żaden kamuflaż ci nie pomoże, bo Kerz jest mistrzem kamuflażu, nikt inny. Dobra, zróbmy trochę hałasu, tylko... O. A ten w ogóle nie reaguje na hałas. W ogóle tam jakiś z tyłu zareagował na hałas. I tu jest ta ławeczka, w której mnie tutaj nakryli. Dobra, No to lipa, bo ja tu nie mam jak uciec. Albo i mam. Dobra. W ogóle ja zabijam mu ziomeczka, a ten patrzy, nie? Dobra, spoko, zabij Stefana, ja sobie poczekam. Moja kolej przyjdzie za chwilę, no co za typy. Dobra, cyk, gdzieś tu mu się skitramy za narożnik. No. I to by było na tyle, no wszyscy partyzanci, nie? Tacy z nich partyzanci jak ze mnie organista. Wabików nie chcę, bo ja wabiki mam bez przerwy, bo ich głowy to latają w ogóle wszędzie.
Niedźwiedzia sytuacja. Niedźwiedzia sytuacja, no to musimy gdzieś poszukać niedźwiadka. Tu mamy co? Tu mamy jakąś małpkę. Małpka nas nie interere. Niedźwiedzia przysługa to też takie przysłowie. Wyświadczyć komuś niedźwiedzią przysługę. A tutaj co jest? Tu nie ma nic. No dobra, tu szukamy niedźwiadka. Niedźwiadka, niedźwiadka, niedźwiadka. Czy ja mogę znaleźć pana niedźwiadka? Tu jest słonik. Słonik nas nie interere. Tu mamy piguły, ale piguły to ja może oleję. Nie, tutaj nie będzie nic. Pigułki na razie sobie zostaje w spokoju, bo ze zdrowiem nie jest jeszcze tragicznie. Jest, bym powiedział, nawet w miarę dobrze. Dobra, czyli tutaj musimy iść gdzieś dalej. Może po tych schodach? Tutaj gdzieś coś? Tu są kolejne pigułki. Dobrze, czyli nie jest tragicznie. Generalnie, moi drodzy, cały czas brniemy tu w te poziomy początkowe, więc tutaj jeszcze dużo pigułek, dużo wszystkiego, ale to się skończy. Ula la 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 la. Za ostro. Dobra, czy teraz pan komando Foki na mnie wpadnie? Nie. Nie, nie, nie. Dobra, czyli my tu zaraz mu zrobimy kuku. O kurczę, on ma czerwoną bandanę. On jest z gangu Bloodsów. Więc zmuchnęliśmy go. A my mamy tutaj z tyłu niebieską czapkę, więc jesteśmy z Kripsów. Dobrze ja mówię? Bloodsi? Tak, Bloodsi czerwoni. Dobra, mamy łom. Więc zmiana. A czy ja bym się mógł wrócić tam do początku poziomu i na przykład sprawdzić co tam, dobra, wezmę sobie te piguły i sprawdzić co tam było przy tych drzwiach, a to by nie było głupie, może tam będzie coś fajnego. Pozwólcie, moi drodzy, że ja to zrobię, takie manewry tutaj. Mam nadzieję, że z tego tytułu się na mnie nikt nie pogniewa. To było tutaj, ale czy ja mogę tędy wyjść? Nie, no tutaj nie wyjdę. Tam trzeba iść. Dobra. Wiecie, no lubię sprawdzać takie smaczki, takie ciekawostki. A nuż będzie tam coś fajnego. Tu i gdzieś tutaj było. Co my w tym pomieszczeniu tutaj mamy? O, mamo. No i niech mi ktoś powie, że się nie opłacało przyjść. Śrutóweczka. O ludzie, to nam może w krytycznej sytuacji uratować skórę. To jest czyste złoto, moi drodzy. Dobrze. Tak więc ja tutaj lecę. Lecę, lecę, lecę. Tu mamy słonika. Czyli, moi drodzy, nie poszło aż tak... Nie, to tutaj mamy, czy tutaj znowu? Tu chyba. Nie poszło, moi drodzy, aż tak tragicznie. Bym powiedział nawet, że poszło średnio na jeża. Dobra, tu. Tak, tu są te drzwi. Te drzwi. No, ta krata. Okej. Dobrze, moi drodzy, czyli tutaj będziemy mieli do czynienia z... Znajdź drogę do restauracji. Będziemy mieli tutaj do czynienia z... jakimiś ziomeczkami uzbrojonymi, co prawda ja też jestem uzbrojony. Moi drodzy, pozwólcie, że tutaj sobie zakończę odcinek. Dlaczego? No bo nie wiem, jak będzie wyglądał następny punkt zapisu, a nie chcę niepotrzebnie odcinka wydłużać. Tym niemniej, moi drodzy, jestem bardzo mocno zadowolony, że udało mi się ogarnąć tą misję z dźwigiem. Co prawda za drugim razem, no dobra, niech będzie, ale w gruncie się udało, nie? I moi drodzy, nawet nie wiem, jak ta seria jest odbierana, bo ja tutaj nagrywam, to będzie bodajże czwarty odcinek, a u mnie na kanale cały czas trwa seria z Mafii, więc póki co ja tutaj naprawdę nie wiem... Czekajcie, bo tutaj jakiś ziomek idzie, więc zróbmy w ten sposób. Więc ja naprawdę nie wiem, jak ta seria została przyjęta. No mam nadzieję, że w miarę dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Tym niemniej, moi drodzy, tutaj będzie po prostu dobry moment na zakończenie odcinka. Mam nadzieję, że ten Manhunt wam jakoś przypadł do gustu, bo mnie osobiście, no gierka się bardzo podoba, ma naprawdę fajny klimacik, więc mam nadzieję, że będziemy się tutaj wszyscy podczas tej serii
zwyczajnie po prostu dobrze bawić. Tak więc, moi drodzy, tutaj pozwólcie, że zakończę sobie odcinek. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Manhunt. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!